Przeciętny Polak do filharmonii chodzi raz na 135 lat, a muzyki klasycznej słucha przez 6 sekund w roku. W piątek 15 lutego publiczność zgromadzona w Nyskim Domu Kultury zawyżyła te statystyki. I to z uśmiechem, ale nic z tym dziwnego, jeśli koncert gra grupa Mozarta. Jak zawsze tak i w Nyskim Domu Kultury, kwartet grał na przekór wszelkim stereotypom ciążącym na muzyce poważnej. Piątkowy wieczór upłynął pod szyldem najnowszej płyty grupy Mozarta, Frack and Roll. Czyli monogamia, kiełki i muzyka klasyczna. Z tego czerpiemy energię, to jest Frack and Roll. Choć nadal we frakach, muzycy zeszli z piedestału niedostępności właściwego muzykom klasycznym i dali popis humorystycznej, muzyczno-taneczno-sytuacyjnej ekwilibrystyki na dwoje skrzypiec, altówkę i wiolonczelę. Śmiech to zdrowie, a muzyka łagodzi obyczaje, więc my właściwie stosując te dwa porzekadła robimy swoje i bardzo się cieszymy, że ludzie reagują i że te osoby w tak różnym wieku i o tak różnych sposobach myślenia, patrzenia cieszą się z tego, że jest. Pomimo, że kwartet smyczkowy i kabaretowe zacięcie zdają się nawzajem wykluczać, w przypadku grupy Mozarta oznaczać mogło tylko jedno – doskonałą zabawę. Publiczność aż czterokrotnie domagała się bisu. Warto było przyjść, mile spędzony wieczór. Bardzo fajna odskocznia od codzienności. Bardzo nam się podobało. Jesteśmy gotowi na następne występy i spektakle grupy Mozarta. Wspaniale. Był humor, była poezja, była muzyka. To, co my chcieli oglądać i usłyszeć. Fajnie. Warto było przyjść. Hardrockowa wersja dla Elizy była zapowiedzią tego, co mogło, choć niekoniecznie wydarzyło się już po koncercie. Hotel Piast spłonie. Pogadamy rano, nie wiemy jak to będzie. Może pierwszy sprzedany Blu-ray, może pierwszy zdemalowany hotel, nie wiadomo. Pomysł mariażu muzyki klasycznej ze szlagierami muzyki rozrywkowej, okraszony doskonałym humorem i dowcipem, o który dziś na scenach kabaretowy coraz trudniej, od lat zdaje jednak egzamin. Cieszymy się, że na ten typ żartu, rozrywki, który pasuje do naszych kostiumów scenicznych, że są odbiorcy, są ludzie, którzy to doceniają i fakt, tak jak pani powiedziała, nie wiem, czy potrzebują tego, ale akceptują to i dobrze się przy tym bawią, że nie trzeba tak mocno, tak dosadnie i tak z grubej rury. Grupa Mozarta od 1995 roku udowadnia, że Mozart jest wiecznie żywy. W sumie dali ponad 2000 koncertów na 4 kontynentach. Nigdy nie wpadliśmy jeszcze w jakąś taką nudę czy rutynę, bo dziwnie się dobraliśmy dosyć psychologicznie, że tak powiem. Każdy z nas jest inny, ale mimo wszystko ciągle coś nas cementuje. Chyba to jest ta miłość do muzyki. I to jest nieprawdopodobnie przyjemne i nieprawdopodobnie ciekawa działalność, rozbawianie publiczności. To polecam i to nie może się znudzić. Nie ma dwóch takich samych koncertów, nawet jeżeli ramówki są, czyli utwory, które gramy, są w takiej samej kolejności ustawione, te utwory, te koncerty są zawsze inne. To jest szalenie ciekawa praca. Nie wiem, jak jest u innych zespołów, które występują, pracują, grają. W grupie Mozarta nie ma rutyny. Rutyny nie ma za to na jednej ze ścian domu Michała Sikorskiego. Przynajmniej podobno jest wymalowany przez niego napis Filharmonia Pany. Staraliśmy się zamalować, nie wyszło, ale tam postawiliśmy szafę, żeby nie było obciachu przed gośćmi, więc teraz jakoś napis jest na szafie, tak. Teraz napis jest pod szafą. Pod szafą czy nie, po piątkowym koncercie jedno jest pewne. Grupa Mozarta Pany.